Cześć Tomek, witam Cię w mojej Zagłębiowskiej Kuchni. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś i wspólnie dzisiaj e, będziemy gotować. No, dziękuję Kasiu za zaproszenie. Kilka razy już tutaj u Was byłem i zawsze było e, miło i pysznie, ale nigdy nie miałem okazji uczestniczyć w przygotowaniu tego, co mamy jeść. Ale lubisz ogólnie gotować, czy tak raczej eee... unikasz kuchni? Lubię jeść bardzo. A, no każdy z nas lubię jeść. Pełnię raczej rolę zaopatrzeniowca i, i pomocnika kuchennego. Tutaj mogę pokazać, że chyba się wykazałem w pokrojeniu no pół produkt, pół produktów. No właśnie widzę. Jakie piękne tutaj tak. produkty. Natomiast na pewno nie Śliczki. jestem. To wiadomo, że nie jestem tak zdolnym kucharzem jak ty, bo ty poza różnymi zaletami i zawodowymi i i społecznymi, także jesteś świetną kucharką, co nawet jest doceniane. Może pochwal się tym, jak nieźle została wylicytowana kiedyś kolacja, którą sama przygotowałaś, bo to jest modne przez wiele osób, że licytują, że zapraszają na kolację gdzieś do restauracji, ale co innego zaprosić na to, co się samemu przygotuje. Wiesz, kuchnia i gotowanie to jest moja pasja. Ja odpoczywam w kuchni i bardzo lubię gotować. Oczywiście gotuję różne kuchnie. Cieszę, bardzo lubię gotować kuchnie świata. Dlatego też na, właśnie na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawiłam kolację i spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem. Wiele osób licytowało tą, tą kolację. Także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że w tym roku też coś wystawię, więc zapraszam Cię do licytacji. E bardzo dobry pomysł. Nie wiem, czy mi się uda wylicytować, ale przynajmniej mam nadzieję, że podbije yy, cenę. Niestety mój telefon dzwonił, ale, ale kolega, który nas tutaj no. ogarnia yy, sprzętowo go wyłączył. Ale dzisiaj nie, nie kuchnia świata, tylko kuchnia no, zagłębiowska i trochę śląska, bo ten nasz cykl rozmówek śląsko-zagłębiowskich dzisiaj postanowiliśmy troszkę na kuchni oprzeć. Myślę, że to pierwszy raz, ale nie ostatni, kiedy coś będziemy próbować dzielić się wrażeniami kulinarnymi Śląska i Zagłębia. Wiesz, to kuchnia, wydaje mi się, że Śląska przenika do kuchni zagłębiowskiej, a Zagłębiowska przenika do kuchni śląskiej. Przecież na co dzień w restauracjach zagłębiowskich możemy spotkać kluski śląskie, roladę Podrąka kapustę, a myślę, że też w śląskich restauracjach można spotkać na przykład fitkę. Tego nie wiem, nie znam tej, tej nazwy i być, być może, znaczy, trzeba powiedzieć chyba, że Kuchnia Śląska ma trochę lepszy PR niż Zagłębiowska, bo chyba to, to jest przyczyna. A wiesz, nie że, do końca się zgodzę. Ale PR to nie, nie mówię, że jest lepsza, nie, bo na przykład tutaj obserwuję od dłuższego czasu e, tradycyjne potrawy Zagłębia Dąbrowskiego. Tak, dostałam e, tą książkę. Którą, e, która też jest pewnie bardzo inspirująca. I ja na przykład kiedyś gdzieś zobaczyłem w jakiejś restauracji w Warszawie, gdzie no żurek wiadomo, to żurek to, to jest najbardziej kojarzony ze śląskiem, ze śląską zupak, był przetłumaczony na angielski traditional polish soup, no bo to <śm> jakoś inaczej nie, nie mogli przetłumaczyć. No ale to yy, może powiemy o tym, co dzisiaj próbowaliśmy przygotować, znaczy ty na pewno przygotujesz dobre dania, ja... Tak, A na pewno też wspaniałe. Postaram się, Wiesz, żeby jakiś dodatek do tego także był. Patrząc na to, co tutaj pokroiłeś, no chyba będzie to jakaś sałatka. Możesz tak. coś więcej powiedzieć, Zaraz. bo widzę tu śledzie, marchewkę. No to oczywiście szałot śląski. A zacznę, żeby było. Szalot? Szałot, 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 szałot? Szałot, tak. No, przywiozłem także, także żurek, żurek, ale dzisiaj go nie będziemy robić, bo wymyśliliśmy kiedyś, wymyśliliśmy, że może kiedyś spróbujemy skonfrontować Żurek z zalewaj... zalewajką. Z zalewajką. Tak. I żeby było dowcipnie, zacznę od e, najprostszej zupy świata, czyli od, od wodzionki. A no to Oj. wszyscy wiedzą o, o co chodzi, prosto zagotować wodę, nalać wodzionka. Jednym ze smaków dzieciństwa, bo też to, to, i też świadczy o tej oszczędności kuchni, bo to o czym rozmawialiśmy, to co łączy chyba te dwie kuchnie, że one się wywodziły z, z tego nurtu, że nie były to bogate regiony, więc wykorzystywało się wszystko to, co było. Jeżeli gdzieś tam to pieczywo trochę gdzieś zrobiło się czerstwe, no to się do tej wodzionki, do zrobienia wodzionki wykorzystywało, a była to, to przy duża liczba, duża ilość czosnku, no to, to też dawało tej energii jakieś takiej obrony przed wirusami na co Na pewno jest. Znana, znana zupa też u nas w Zagłębiu. Mhm. Bardzo często pojawiała się też na talerzach gdzieś tam w moim dzieciństwie, chociaż powiem szczerze, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o kuchnię śląską, która pojawiała się zawsze u mnie w domu rodzinnym, to były te kluski śląskie, które gdzieś mój tata co niedzielę e, toczył. Ja też zawsze nie wiedziałem. Kulał, czy te kulał, kulał to chyba, te białe, tak? Tak się czy to, czy mówi, Tomek? Kulał, to Kulał tak oczywiście, no bo to kulą. Nie? I była rolada, i były też inne. E, inne potrawy, które wywodzą się ze śląska. No, tradycyjnie oczywiście rosół, który też jest przecież znany mm -hmm. na śląsku, chyba i w całej Polsce. Ale dzisiaj będzie ta sałatka, tak? Tak, sza, sza, szałot i to, to też jakiś taki smak <coughs> dzieciństwa, bo pamiętam, że kiedyś. Na każdych urodzinach właśnie była taka sałatka, i dosz, jak sięgam pamięcią, to jak gdzieś w tych latach 90. -tych udawało nam się trochę otwierać na świat jakieś bardziej świat poznawać, to jakoś ten szałot zniknął. Już nie, był, nie, nie było tak, że na każdych mhm. urodzinach jest szałot, bo to też nas różni, że my te urodziny bardziej niż tak. wy imieniny świętujecie. I przez parę lat tych szałotów nie było, jakieś się pojawiały bardziej wyszukane ale... sałatki. I dobrze, ale potem ten, 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 ten sentyment do szałotu. Się pojawił, czyli prosta sałatka z ziemniaki, marchewka, ogórek, jajko. I tu przygotuję z wersją ze śledziem. Ja raczej pamiętam z imprezu babci i tak dalej bez śledzia, ale wyczytałem, że, że to właśnie ta, ten żałot śląski w wersji śledziowej został wpisany kilkanaście już lat temu na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. I zobaczę, jak to wyjdzie. Ale wiesz Tomek, bo dla mnie te wszystkie produkty właśnie oprócz śledzia przypominają tradycyjną sałatkę jarzynową, która zawsze gościła na stole i moim rodzinnym, i u moich znajomych. Zresztą wszyscy mówią, że to królowa sałatek, bo je mamy i groszek, tak. i ogórki kiszone. I, tak? na, na bazie I majonez. I majonez także dla nas zaspoi. jest znana ta sałatka. Rzeczywiście ona w tej wersji ze śledziem może troszeczkę mniej. Tylko ale... nie nazywaliście tego szałotem po nie, prostu. Nie, nazywaliśmy no to, to sałatką to, to jarzynową. Jakby kolejny punkt odpowiedzi na pytanie główne które na naszym rozmowom ma służyć, czy bardziej się różnimy, czy, czy bardziej, czy więcej jest podobieństw. Oczywiście, że więcej podobieństw. No, tak. Dzisiaj ja natomiast przygotowuję danie typowo tradycyjne dla Zagłębia. Są to tak zwane ziemniaki pieczone, zwane prażonkami. Bardzo często one właśnie były wykonywane wtedy, gdy ludzie pracowali w polu, najczęściej jesienią, gdzie były wykopki, uh -huh. czyli wykopywało się ziemniaki i przygotowywało się w tak zwanym żeliwnym kociołku. Oczywiście. Gdzie przekładało się ziemniaki z właśnie z tradycyjnym smalcem, z boczkiem, z kiełbaską, te, te prażonki i piekło się na ogniu. No tutaj robisz na, tak. na, na, na płycie. Tak, robię Chociaż na płycie. Bo miejsce dziś... na pognisko na... może by się znalazło za oknem, ale. Rozumiem, dzisiaj tak. mamy tradycyjne właśnie prażonki robione w garnku. Mam nadzieję, że będą nam smakować, ale chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że właśnie do tych prażonek w zależności od tego, kto je robi, dodaje się różne inne składniki. Aha. Na przykład jedna, jedni dodają marchewkę, drudzy buraczka, ale ja dzisiaj właśnie mam, są takie tradycyjne. Moje jest i cebulka, i boczek, i kiełbaska, do tego są buraczki, marchewka, oczywiście liść laurowy i to wszystko właśnie w jednym garnku, bo to jest potrawa jednogarnkowa. No to, to... Zapieka się na pies Także... Wiadomo, jeżeli była to potrawa, którą przygotowali ludzie pracujący na tak. otwartym przestrzeni, no to musiało to się w jednym garku zmieścić. Oczywiście no, tak. tak. I to jest taka właśnie tradycyjna potrawa, bardzo często podawana na stołach zagłębiowskich. Nie wiem, czy znasz te pieczątki. Oczywiście, pieczonki. że znam, tak. To, to też, też tata u nas to robił właśnie często. Tylko to nie nazywaliśmy prażonkami, tylko jakimś garnkiem, garkiem burbuńskim czy jakimś. Aha, no, to, tak, to jakaś, jakaś inna tam, nazwa, no, której nie znam. No, także to wiesz, pewnie też w tej części geograficzno-klimatycznej pewnie też znana nie tylko na Śląsku, nie tylko w Zagłębiu. Bardzo ważnym składnikiem też jest kapusta, mhm. ponieważ liśćmi kapusty można wyłożyć ten garnek, przykryć te prażonki tak. A czym się przykrywało, właśnie taki kociołek? Taki kociołek przy, przykrywało się darnią, to znaczy wykopywało się darń uh -huh. i przykrywało się te pieczonki, gdzie wszyscy e, oczekiwali, bo ten zapach się unosił Jaroma, prze... i dzitką taką, okay. wiesz, specjalną Przenikało, Sprawdzało tak? się, czy one uh -huh. są już gotowe. No to brzmi, brzmi smakowicie i myślę, że e, że będzie równie dobrze, dobrze smakować. To jest też na etapie w miarę zaawansowanym przygotowań, także za chwilę pewnie będziemy przechodzić do etapu serwowania tego i mam nadzieję, że wtedy też mi powiesz więcej o Kuchni Zagłębiowskiej, bo to rzeczywiście coś, co yy, przynajmniej ja, ja nie słyszałem. Nie wiem, czy, czy w Zagłębiu macie restauracje, które tym się reklamują, że to Kuchnia Zagłębiowska, bo ta Kuchnia Śląska jest dość popularna, yy, no jest dość popularna mm -hmm. yy, PR-owo i, ta, i, i, i tak dalej. Oczywiście... Nie jest może tych restauracji aż tak dużo, bo jeżeli ktoś w domu je co tydzień roladę, to może też w tygodniu nie będzie na roladę chodził do, do restauracji, ale jest też popularna wśród gości. Zawsze jak ktoś przyjeżdża, z Polski w cudzysłowie na, na Śląsk, to, to o tę roladę pyta. I to no też tak, rolada to jest... zwykle dobrze wychodzi. Tak, rolada jest bardzo dobra, ale myślę, że takie właśnie czy prażonki, czy też inne potrawy kuchni zagłębiowskiej, które może też historycznie nie do końca wszystkie znajdują się w, w kuchni, którą na co dzień serwujemy w naszych domach, no one mają swój smak i mają swoją historię. Ale o tym później Ci opowiem. Za chwilę. Bardzo chętnie wysłucham. Bo zawsze się też dobrze je y, posiłek, y, prowadząc y, ciekawą i mądrą rozmowę. To działamy. No i mamy gotowe dania. Parują i pięknie pachną. Tak, pieczonki są gotowe. Twoja sałatka. Szałot, a na talerzach, sza szałot. Szałot w wersji śledziowej. A na talerzach Tomek to. No wodzionka, czyli najprostsza zupa świata, ta, której wykorzystywano ten, te pieczywo, które już troszkę się było czerstwe. No, dodawano czosnku przede wszystkim, czyli zabijało to te bakterie. Mm -hmm. i tak, naturalny odporność. antybiotyk. Z dzieciństwa pamiętam, że przede wszystkim magii, dużo magii dodawaliśmy i nawet się zastanawialiśmy przed chwilą, że magii to przecież niedawny chyba wynalazek, więc mm -hmm. pewnie mniej smakowita ta łodzianka była w, w czasach dawnych, ale to nie chodziło o smak, chodziło o to, żeby zjeść to co, to, co było, żeby się nie zniszczyło no i żeby się odpornić, kiedy jeszcze nie było antybiotyków. No i to dość syte przecież, bo pieczywo no nie wiem, co tam dodawano. My mamy dzisiaj tutaj smalec. No i też mówią, że dobre czasami na drugi dzień po imprezie, kiedy tam pomaga trochę, trochę no wrócić do, do równowagi. Mm -hmm. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle gdzieś można w restauracjach wodzionkę znaleźć. Pamiętam, że niedawno była jeszcze jadło spisie w jadłospisie w Sedlaczku w Tarnowskich Górach. Bardziej tak chyba… No, no, Tradycyjnie. …w ramach gadżetu, niż tam tak. ktoś to zamawiał, mm -hmm. nie? No ale to to na pewno każdy ten wodzionkę na Śląsku gdzieś tam kiedyś, kiedyś jadł. No nie pamiętam, kiedy jadłam wodzionkę. To chyba było około 20 lat temu. A mi się zdarzało w ostatnich latach kilka razy robić właśnie dzieciom i nawet z tym, jak dużo magii było, to nawet Ale wiesz, to, to jest tak naprawdę bardzo prosta zupa do zrobienia. No, no A pożywna. Najprostsza jak możliwe. Na pewno więcej miałaś z, z pieczątkami roboty. A ja też tutaj przeglądałem te tak? zagłębiowskie, zagłębiowskie kuchnie i, no i znajduję rzeczy, których, których nie znam. Jak Na przykład? garus, jak fitka. No fitka to przecież zupa, którą gotowało się, zazwyczaj wtedy kiedy były no, nowe warzywa. Czyli zbierało na, zbierano na polu marchewkę, pietruszkę z dużą przewagą ziemniaków, gotowano tą fitkę. No to była bardzo po, pożywna zupa, zwłaszcza dla tych osób, którzy pracowali w polu, którzy zbierali no, no to wszystko, co, co wystarczało im na cały rok do pożywienia. A garus, garus to jest taka zupa. Powiem szczerze, że gotowałam ją chyba dwa razy. To jest słodko kwaśna zupa suszonych śliwek z dodatkiem grzanek pszennych. Ciekawe uh -huh. połączenie smakowe. Może nie tak jak kompot, który tradycyjnie gotujemy suszonych śliwek na no Boże tak, Narodzenie. Tak. Ale coś podobnego w smaku. Ale coś podobnego. Coś podobnego w smaku, tak. Tylko tak. nie tak słodkie, tylko troszkę. Kwaśne, to, tak? Słodko kwaśne, tak. I On jest dodatkiem no tak. też kwaśnej śmietanki, więc dlatego ta kwaskowatość To Jak jest... trzeci raz będziesz gotowała to chętnie, ch chętnie, chętnie A Kuchnia chyba dużo mówi o regionie, prawda? Bo to co mówiłaś, że kuchnia oszczędna, ale taka sycąca, no bo ludzie ciężko pracowali, nie tak. byli zbyt bogaci, ale musieli. No ta energia czerpać, prawda? Wiesz, zagłębie Dąbrowskie to nie są zbyt dobre ziemie do uprawy uh -uh. warzyw czy też owoców. No to też były, byli ludzie, którzy na co dzień no, mieli też swoje gospodarki i musieli w tym polu ciężko pracować. Tak, tutaj więc... twój dom jest już tuż przy pustyni można powiedzieć, tak? To tak, głównie, piaszczysta, prawie, głównie tak. piaszczysta ziemia. I właśnie była to kuchnia, no przodkowie przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o moich dziadków, pradziadków, no to to była kuchnia no, dość. Prosta, ale sycąca. Czyli były właśnie głównie ziemniaki, były warzywa, ale co było dom, dominujące? Kasze. Kasze okay. jęczmienne kasze, które na co dzień prażono w różny sposób właśnie ze słoniną, ze skwarkami. No i później dopiero jak Zagłębie domorskie rozrósł się przemysł, jak zaczęło rozkwitać, no to wiadomo, że ci ludzie też idąc do przemysłu musieli mieć o wiele więcej jeszcze siły, więc wtedy zaczęło pojawiać się mięso. No oczywiście w różnych rodzinach, różnie to było. Bogatsze rodziny, to były jakieś króliki podawane, dziczyzna, tak, bo przecież mamy dookoła bardzo wiele lasów, więc no ta kuchnia naprawdę rozwijała się i rozkwitała. No wiele potraw, które są tradycyjne nadal jest na zagłębiowskich stołach. No ale często... że Tą fitkę czy garus czasami ktoś się robi w Tak, fitkę w domach, bardzo, tak, wiesz, tak? fitkę ja bardzo często gotuję. Uh -huh. no, ona jest też bardzo często porównywalna, porównywana z zupą jarzynową. Uh -huh. Tylko do zupy jarzynowej dodajemy dodatkowe rośliny strączkowe, uh -huh. śmietankę. I ziemniaki, tak? To wiesz, to jest dla mnie podobna różnica między żurkiem a zalewajką, tak? No bo tutaj mamy składnik żurek. To jest uh -huh. klasyczny żurek, czy tam na kiełbasce, czy na boczku, gotowany, no, taki jest śląski żurek, a do tego dodajemy ziemniaki i dodajemy śmietany i mamy zalewajkę. Mm -hmm. No tak, czyli ja podpowiem taką anegdotę, co do tej kuchni, która musi właśnie być sycąca, to opowiadał mi to kiedyś nieżyjący już biskup Gliwicki, biskup Kusz, że ma taki, tak, dostrzega taki problem, że tak w wszystkich parafiach kucharki gotują, gotują mając te doświadczenia, że jak się gotowało dla mm -hmm. ludzi, którzy szli do pracy na kopalnie, czy Na huta. A sam biskup przyznawał, że no, księża tak fizycznie ciężko nie pracują, a jedzą tak samo kalorycznie i widać czego widać efekty. I mówił, że trudno mu było te tak sugestie przekazywać paniom gotującym na parafiach, że może niekoniecznie zawsze tak aż tak kalorycznie gotować. No. Ja sobie jeszcze przypominam taką sytuację, jak moja babcia gotowała takie kluski tlone. Nie wiem, czy wiesz, co to są kluski tlone. Nie wiem. To jest sprażona mąka i później za, jest zalewana wrzątkiem, uhum. ubijana i właśnie bardzo często podawało się ją z mlekiem, bo przecież też właśnie w tej kuchni zagłębiowskiej, gdzie były te kasze, były A te ziemniaki. Te kasze ziemniaki. chyba najbardziej wyróżniają od kuchni śląskiej, tak mi się wydaje, tej tradycyjnej, no bo wiadomo, że teraz kasza się jedzie, ale tych tradycyjnych chyba nie było. Bardzo, były, tak. ja pamiętam bardzo często moi dziadkowie właśnie jedli tą kaszę i, mhm. i te kluski właśnie tak zwane prażuchy, które były robione tak z, by z lekko z przypalonej mąki, zalewano wrzątkiem i podawano najczęściej z mlekiem. No mleko było dostępne bo wiadomo, że była gospodarka, było mleko kwaśne, była maślanka i było mleko, które na co dzień też było w kuchni zagłębiowskiej. Ale powiedz mi coś jeszcze o kuchni śląskiej, takiej no, tradycyjnej, Ech. która gdzie mamy kluski śląskie, rolady, modrą kapustę, żurek, ale może jakaś inna, ciekawsza potrawa, o której mógłbyś mi coś więcej powiedzieć? No, no najciekawsza, to już pewnie za, za miesiąc, czy za parę tygodni już będzie wszędzie, na festynach i na jarmarkach, jarmarkach adwentowych, to oczywiście makówki. I to jest coś, co zawsze, zawsze zawożę gdzieś, jak, jak jadę do Warszawy, to, to no teraz już ta makówki trwa długo, no bo mhm. normalnie to kiedyś tylko jedliśmy je na Wigilię i parę dni później, póki się utrzymywa, Małej, dobrej jakości, no ale teraz, jak już są te jarmarki adwentowe, no to można. Je... No i to jest rzecz naprawdę, to się wszystkim, wszystkim smakuje. To, o, to połączone z namoczonej bułki, mm -hmm. takiej kanapkowej najlepiej. Róż, są dwie wersje. Jedna, że na, na, na mleku, druga, że na jakimś takim na wodzie na z dużą ilością cukru. Ta druga się dłużej oczywiście trzyma. Jest, ja nawet może tam bardziej lubię. I mielony mak, bakalie i to tak To mam nadzieję, że dostanę taką makówkę na I święta od Ciebie. To mogę powiedzieć, że tutaj jakby wkład jeszcze mój Przygotowanie makówek w domu rodziców zawsze był, bo ten mak rzeczywiście mieliłem. Mm -hmm. Teraz oczywiście chodzę już go gdzieś tam mielić w różnych e, piekarniach, bo to już czy, czy można mak mielony kupić. Ale rzeczywiście zdarzało mi się, że ileś tego maku dużo, taką po prostu. No, makutrze. Ma, no nie ma taką <laughs> braku, brakuje mi teraz słowa po prostu. Tak jak się mięso mieliło, to, to takie. No maszynce, maszynce do mielenia. Do mielenia. I to dwa razy trzeba było, i to, no, to, to była pracowita, wymagająca troszeczkę roboty sytuacja. A potem mama przygotowała inne, inne rzeczy, i zawsze te makówki yy, no, są rzeczywiście takim wyznacznikiem i czymś, co, co wyróżnia, bo to, że rzeczy mniej znana, tak jak gdzieś ze wschodu jest Kutia, tak tak są śląskie makówki, więc myślę, że że niedługo je, będziemy mieli okazję jeść. A tutaj no paruje i jest... Ale wiesz... Poza dziś... nam, nami widzę, że tutaj i, i operator, i twój mąż obserwują, kiedy będą mogli jeść, także za chwilę chyba przystąpimy do jedzenia. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że dzisiaj nie mamy żadnego deseru, ale myślę, że w kolejnym spotkaniu naszym kulinarnym, śląsko-zagłębiowskim też ugotujemy jakiś świetny deser. Myślę, że może będą to pączki, tak zwane kreple. Tak, tak, tak. Pamiętam, jak pracowałam kiedyś w Chorzowie i chciałam moim współpracownikom kupić pączki i przeszłam całą ulicą Wolności w Chorzowie i nie znalazłam tych pączków. No wszędzie były kreple, no więc przyszłam do urzędu miasta i pytam mojej koleżanki, wiesz co, no nie ma nigdzie pączków, wszędzie jakieś kreple sprzedają. Ona mówi, ale to są pączki. Ja mówię, a to już wiem, dlaczego oni tak wszyscy się ze mnie gdzieś pod nosem uśmiechali, że, no, że rzeczywiście nie jestem, nie jestem ja ze Śląska taką, i nie wiem, co to jest krepel. Taką sytuację z jakiegoś festynu szkolnego, to było pod Tarunowskimi Górami, w Śląskim, gdzie nauczyciel prowadził grilla i sprzedawał, miał cennik wypieszony, gdzie było napisane, że włóż 4 zł, a kiełbasa 5 zł. I rzeczywiście bardzo się tego trzymał. Jak ktoś, chciał, jak ktoś zamawiał kiełbasę, to kasował go za 5 złotych, jak ktoś chciał wóż, to dostawał to, to za 4 zł. Ale myślę, że teraz yy, będziemy konsumować naszą wodziankę, tak. nasze pieczonki zagłębiowskie. No i szałot, i szałot. wersji ze śledziem. śledziem. To myślę, że to na pewno wygląda dobrze i smakuje dbać będzie dobrze, ale na 100% spełnia rolę kaloryczności, także to posiłek starczy chyba na, 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 na liczbę kalorii całodniową zdecydowanie to, co tutaj jest. Mam nadzieję, że także będzie smakować osobom pozostałym, a nie tylko nam. Nie wiem Tomek, co myślisz, ale myślę, że te osoby, które nas oglądają, może niech podeślą do nas też ciekawe pomysły takie, które kuchni, czy zagłębiowski tak. czy śląski I to, co pamiętają i może jakieś wariacje na temat kuchni, bo przecież kuchnia nie może nie powinna być ortodoksyjna, tak jak nic nie powinno być ortodoksyjnego. Jakieś wpływ i innowacje są także jak najbardziej wskazane, więc chętnie na te przepisy. Także zapraszamy wszystkich do tego, żeby nam podsyłać. A jak coś fajnego przepisy. będzie, to spróbujemy to przygotować. Albo wspólnie ugotować.